Oczywiście bardzo zachęcam Was do zostawienia subskrypcji do czerwonego klawisza, tak aby stał się szary, oraz zostawienia dzwoneczka, abyście dostawali na bieżąco powiadomienia o filmie, bo jak zauważyłem, 80% osób, które mnie oglądają, nie subskrybują tego kanału. A uwierzcie im, warto to zasubskrybować, chociaż wyżej wyświetlecie, tak jak ci po prawej stronie na ekranie. Do ciebie zapomniałem, że wyszedłem ten na OBS-a na chwilę. I pręzuję spację i pisałem na czacie u siebie na. Nie wyszło, że mój komentarz jest za krótki, chociaż z tej nie będę na rybę napisać dobrze. V2. Bardzo fajna mapa, bardzo fajna sceneria. Tylko jednej rzeczy, której mi tu brakuje, kurczę. Elektrycznych tras elektryfikowanych. Naprawdę, gdyby to były jakieś elektryczne pociągi, żeby to można było elektrycznym pociągiem jechać na przykład. Jako Intercity. Szybko, pośpiesznie. Naprawdę. Uwielbiałbym tą mapę jeszcze bardziej. A nie wiem, że tu nie ma ciekawych pociągów do maszyny, jak na mnie. Taki, żeby się ciekawie jeździło. Zresztą zwróćcie uwagę na czas aktualny, czy w Polsce jeszcze ma jakieś ciekawe pociągi spalinowe. Wszystko to już teraz zazwyczaj elektryki, no tylko parę tras już jest tylko nieselektryfikowanych, reszta już ma elektryfikację. Koronawirus się odezwał. Oczywiście, żebyście mi tego nie zarzucili, otrzymuję bezpieczny odstęp pomiędzy wami, 1,5 metra. Oczywiście podobno ten odstęp ma być skrócony w 2027 roku do 1,27 m. Ale to jeszcze wiecie, na razie 1,5 metra trzeba utrzymywać, więc ja oczywiście otrzymuję 1,5 metra od mikrofonu, tylko byście się przypadkiem nie zarazili na odległość. Więc no. Oczywiście właśnie wypowiedziałem to magiczne słowo na kawę, nie. Przez to albo mi zamkną kanał, albo dostanę demonetyzację, albo jeszcze coś innego. Każda monetyzacja jest mnie straszna, bo i tak na firmach nie zarabiam. Ale no, usunięcie kanału, no bym nie chciał tutaj. Ale... Widzę przed sobą sygnał informujący, że następny semafor wskazuje sygnał S1. Chyba mi się tak wydaje, że to jest ten semafor. Jeżelibyśmy stracili, wy nadrobili 3 minuty jadąc przepisowo, niemożliwe.
może i 2 minuty, może 3, ale... Sam fakt. Czterdziestka. Ci krzywe tory. Osobowe. Pociąg osobowy ze stacji Janiszew do stacji Jarkawki przez stację Paszki Wielkie całkowo zmieni się w podjeździe z toru trzeciego przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Że ja jeszcze mam drogę tyle czasu? Copyright mówi, że naprawdę nie będzie. Zero, co pamiętam, że misja na żywo. No, on to już pół godziny, no. Co jest to, mówię? Szybkość transmisji jest mniejsza od zalecanej, sugerujemy ustawienie wartości 4500 km na sekundę. Żeby taką prędkość potrzebujemy 4,5 megabita na sekundę. Uploadów w internecie niestety posiadam tylko 1,5. Tak, 1,5 megabita na sekundę upload. I co YouTube? No tego to chyba nie przewidziałeś, czyż nie? W razie wyłączymy ten pomad. Thank you.
55-415, odjazd. Odjazd. Zamknijmy te 25 mocy, no teraz musi dojść tu. Z ograniczenia 30, no ma ograniczenie do 60. No to już teraz ten pomad. Już na tym pomacie nie będziemy się tu bawić, będziemy majać. Następna stacja macierzewa osiedle. No to temperatura wody nie rośnie w tym pociągu, bo ten silnik pracuje, a woda nic. Cisza. Jeszcze mamy do stacji. Będzie, że było 7. Ruszamy się z małymi prędkościami, tylko 60, ponieważ nie wiadomo jak mocno hamować. To się nie przejeżdża przed pociągiem, co to miało być? Jaś to tak. To jest nauka, jak nie przejeżdżaj przez przejazd kolejowy. Uczcie się, uczcie, dużo zyskacie. Jak nie przejeżdżać przez przejazd kolejowy? W wykonaniu maszynowym.
Mieścimy się, mieścimy się. Nie bardzo ostry zakręt. Tu jest jeszcze stacja do tego. 55415, odjazd. 20 sekund opóźnienia. Zamknę. Jedziemy. Przejdźmy do czynności na wód. No. Wyjechali się przed chwilą taki. No, prezentacja drogi 70 to jest ogólnie, a ja zapomniałem czuwaka wyłączyć. Tutaj sobie zamiast miasta zajmuję się oglądaniem torów. Siąty się ten alarm zapali. A czemu panie ten alarm? Człowiek. Pewniejszy tutaj moc tego tempomatu na 70. O. Nie dawaj więcej jak 70% mocy przy ruszaniu. Po prostu nie ma to najmniejszego sensu. Patrzcie, bieg się zmienił. A wyższy już nie ma alarmu.
Jeżdżam do stacji Chrościene. No jeszcze mocno nie potrzebujemy hamować, bo jeszcze mamy kawał drogi. My nawet tym elektrodynamicznym hamował. Tutaj akurat. O tych 30. Jezu, bo się nie zmieszczę tym składem, co to ma być. Nie, tutaj nie może być. Dobra, poraję gitarę. Chruście, a nie chrość. Pasz mały i podmiany paszki wielkie. Za paszkami byłymi oczywiście. Mm-hmm.